Backup? No oczywiście, każdy robi backup. A przynajmniej nic się nie przyzna, że go nie robi. Cześć, jestem Krystian. Witam cię serdecznie na stronie: Jak zrobić podcast? Ostatnio omawiałem scenariusze takie rzadko spotykane, scenariusze awaryjne, w jaki sposób przenieść. Swoje pliki z serwisu SoundCloud, na przykład do serwisu Speaker, gdyby się okazało, że serwis SoundCloud nie wytrzyma problemów finansowych i będzie musiał się zamknąć. Omawiałem również, w jaki sposób przenieść mm, całutki nasz kanał RSS, nasze pliki z naszego własnego serwera hostingowego. A dzisiaj chciałem powiedzieć o backupie naszego podcastu. W momencie, jeżeli trzymamy nasze pliki na naszym serwerze albo gdziekolwiek indziej, możemy zrobić. Powinniśmy zrobić, powinniśmy mieć backup wszystkich danych, wszystkich informacji. Taki backup możemy zrobić całkowicie automatycznie. Zupełnie bez bieżącej obsługi. Na początku poświęcamy kilka minut, dosłownie kilka minut. Później całkowicie bezobsługowo wszystkie kolejne pliki naszego podcastu są automatycznie przesyłane na serwery Speakera są backupowane razem z opisem, razem z grafiką, ze wszystkim. Przy okazji mamy kolejne miejsce, w którym słuchacze mogą znaleźć naszą audycję. W jaki sposób to zrobić? Najpierw musimy zarejestrować konto w serwisie Speaker. Koniecznie pamiętaj o kodzie rabatowym, o treści Christian. W momencie, jeżeli skorzystasz z tego kodu, dostaniesz miesiąc pakietu Broadcaster za totalną darmożkę. Miesiąc to jest 30 dni testów rozbudowanego pakietu z rozbudowanymi statystykami, z dodatkowymi elementami. Warto skorzystać z tej oferty. Kod Krystian, zaraz Ci pokaże w jaki sposób z niego skorzystać, w którym miejscu należy go wpisać. Ewentualnie może skorzystać z linku, który jest pod spodem pod wideo. Zobaczmy w jaki sposób przygotować całkowicie automatyczny backup naszego podcastu. Jak wspomniałem przed chwilą, mam dla Ciebie kod rabatowy. Kod, który pozwoli na skorzystanie z planu broadcaster przez miesiąc całkowicie za darmo. Ten kod rabatowy to jest Krystian. Po prostu moje imię, adres włącznie już wpisanym tym kodem rabatowym znajdziesz pod spodem pod filmem. Oczywiście możesz również przy zamówieniu tutaj ten adres sobie dodać. W momencie, jeżeli nie skorzystałeś z linku, w którym był wprowadzony kod rabatowy, czyli Krystian, ten kod można wpisać tutaj na końcu. Wpisujemy, pisujemy, Krystian. Klikamy OK, i powinna nam się w tym momencie pokazać dokładnie taka strona. Przechodzimy do pakietu Broadcaster. Utworzymy sobie nowe konto. Na kolejnej stronie podajemy informacje o płatnościach. Czy decydujemy się na płatności miesięczne, czy decydujemy się na płatności roczne? Ewentualnie możemy korzystać jeszcze z systemu PayPal. W momencie, gdy już podamy informacje o płatnościach, możemy w pełni korzystać z serwisu Speaker. Przejdźmy do dashboardu, czyli klikamy na awatarze Dashboard. Aby przygotować backup naszego podcastu, potrzebne nam są dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy znać adres RSS naszego podcastu. Po drugie, musimy mieć konto w serwisie Speaker. Konto w serwisie Speaker mamy już założone, możemy w tej chwili skonfigurować nasz podcast. W tym celu w panelu tutaj w dashboardzie z klikamy na import RSS. Ja Ci pokażę to na moim koncie, na którym mam już w tej chwili ten podcast. Dodam drugi, żeby zrobić jego backup. Klikamy na importuj. Tutaj potrzebujemy wkleić, wpisać, wkleić link naszego kanału RSS. Jeżeli nie pamiętasz, jeżeli nie znasz linku adresu, możesz go zawsze sprawdzić w WordPressie w konfiguracji wtyczki PowerPress zakładka Destinations i tutaj w pierwszej pozycji zaraz jest twój adres RSS. Wklejamy ten adres tutaj. Klikamy Send link. Pojawia nam się pytanie, czy chcemy dodać informacje te odcinki do istniejącego już show, show czyli audycji, czy też utworzyć nową audycję. Ja będę tworzył w tym momencie nową audycję. I w tej chwili pliki automatycznie importują nam się z naszego RSS-a. Wszystkie odcinki jakie mamy importują się automatycznie z naszego RSS-a. Tutaj do programu Spreaker. I teraz bardzo ważna rzecz. W tej chwili mamy zrobioną kopię tylko i wyłącznie tego co zostało opublikowane na naszej stronie do tej pory. W momencie jeżeli chcemy aby taki backup wykonywał się automatycznie za każdym razem gdy dodamy do, jakiś odcinek do naszej strony Koniecznie musimy zostawić zaznaczoną, ewentualnie zaznaczyć, jeżeli nie jest, opcję automatycznego importu nowych odcinków. W momencie, gdy ta opcja będzie zaznaczona, to wtedy, gdy w naszym RSS-ie pojawią się jakieś nowe odcinki, w tym RSS-ie, czyli na naszej stronie internetowej, pojawią się jakieś nowe odcinki. to odcinki automatycznie będą przesyłane tutaj również do serwisu Speaker. Automatycznie będzie robiona. Ich kopia. Oczywiście możemy również zaznaczyć dodatkowe opcje typu automatyczne udostępnianie na Facebooku, Twitterze, YouTube'ie, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli mamy konta w tych serwisach, jeżeli chcemy tam publikować odcinki, to oczywiście jak najbardziej możemy to zrobić, nie ma problemu. Poniżej mam listę odcinków. Jak widać, wszystkie już są w tej chwili zaimportowane, więc tak naprawdę w tej chwili powinniśmy mieć już wszystko gotowe. Sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. Mamy dwa show, czyli dwa, dwie audycje. Jedna z nich to jest podcast, który do tej pory cały czas był w serwisie Speaker, i teraz drugi podcast, który w tej chwili dodaliśmy. Jest siedem odcinków. Te odcinki będą tutaj dostępne, oczywiście dla naszych słuchaczy, i dodatkowo będą one automatycznie pobierane. Z naszego WordPressa, z naszej strony internetowej. Tak więc, gdybym w tej chwili dodał do, nasz, do swojej własnej strony internetowej, tutaj do tego, RSS, jakiś nowy odcinek, to ten odcinek pokaże mi się również i tutaj w sprickerze. Warto skorzystać ze speakera jako systemu backupu, ponieważ zawsze warto mieć wszystkie swoje rzeczy w więcej niż jednym miejscu. W momencie, jeżeli przechowujemy pliki tylko i wyłącznie na jednym serwerze, Nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem jakaś awaria serwera, jakieś niezapłacone faktury, albo jakiekolwiek inne zdarzenia nie spowodują, że stracimy do tych plików dostęp. W momencie, jeżeli te wszystkie pliki, wszystkie nagrania, wszystko po kolei przechowane jest w kilku miejscach, no to zawsze mamy to bezpieczeństwo, że nawet jeżeli w jednym miejscu coś się z tymi plikami stanie, to w drugim czy w trzecim miejscu te pliki na pewno będą w danym momencie dla naszych słuchaczy dostępne. Kopie robi każdy. I od dzisiaj nie tylko każdy mówi, że robi kopię, ale od dzisiaj każdy robi kopię. Polecam sprikera i oczywiście nie zapomnijcie o kodzie rabatowym. Kod rabatowy Christian wpisujemy go w cenniku w momencie, gdy wybieramy ofertę, która nas interesuje. Tutaj na końcu. Ewentualnie możecie również skorzystać, skorzystać z linku, który dostępny jest pod wideo. Ten link zawiera już kod. Prowadzony, nie trzeba niczego wpisywać. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do regularnego odwiedzenia Sony jak zrobić podcast.pl i oczywiście do subskrybowania kanału na YouTube. Co tydzień staram się publikować nowy film, film w którym rozwiązuje nowy problem, problemy z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie, a teraz idź na coś fantastycznego.